konsultacje. To jest też dla mnie fajny temat, bardzo interesujący i temat, który uważam powinien być bardzo powszechny i bardzo często używany, a jednak nie jest. Polecam, aby każda z pań, która ma oczywiście potrzebę, podeszła zawsze do swojego stylisty, jak nie swojego, to innego i zapytała. Konsultacja jest przede wszystkim bezpłatna. To jest jedna rzecz i jest też krótka. Tak, my nie mówimy tutaj o jakiejś dyskusji półgodzinnej czy godzinnej. To jest czasami kwestia 5 minut, 10, 15. Wszystko zależy od tego, co klient ma na myśli, co chciałby mieć na włosach. Ale przy takiej konsultacji jesteśmy w stanie powiedzieć od razu, co na danych włosach możemy zrobić. Czyli pani przychodzi i na przykład pokazuje obrazek, że ona marzy o takim i takim kolorze, tak? I teraz ja namacalnie, widząc materiał, czyli materiałem nazywam włosy, ja wtedy po prostu mogę, rozmawiając, pani mi mówi, że to miała robione to, to i tamto na włosach, ale ja też po prostu z doświadczenia widzę, co jest na włosie i co jesteśmy w stanie zrobić i co po prostu klientka będzie miała w pierwszym momencie, tak? Po pierwszej fazie na przykład zrobienia, czy to będzie po drugiej, po trzeciej. I dlatego polecam konsultację jeszcze raz i proszę po prostu dzwonić, czasem się umówić, czasem można po prostu wejść od tak, jeśli jest czas. Zawsze myślę, że każdy z klientem moment porozmawia. Jeśli w tym momencie nie ma takiej możliwości, to zawsze można się na jakiś inny termin na tę konsultację umówić.